Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Bet Show. Dzisiaj u nas Karolina Kowalkiewicz i inauguracja rozgrywek Ekstraklasy. Karolina Kowalkiewicz, aktualna mistrzyni KSW, intensywnie trenuje przed kolejnymi walkami. Zobaczcie, co słychać u tej najpopularniejszej zawodniczki MMA w Polsce. Karolina, ty medialnie stałaś się znana już od pierwszego zwycięstwa na KSW. Powiedz, od tego czasu miałaś mnóstwo wywiadów, udzielałaś. Powiedz mi, jak oceniasz w ogóle poziom dziennikarzy w Polsce sportowych? Jakie ty masz swoje doświadczenia? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. I raczej nie chcę oceniać, ale zauważyłam, że niestety większość pytań się powtarza. Jest dużo jest nudnych pytań. Najgłupsze pytanie, jakie ci zadano? Czy wolę walczyć w rękawicach, czy bez? Teraz podpisałaś kontrakt z tą federacją, z której już tylko krok jest do UFC. Pierwsza walka planowana jest teoretycznie w marcu, tak? Jeszcze do końca nie wiemy. Będzie to marzec albo lipiec, ponieważ Invicta jeszcze dokładnie nie wie, kiedy będzie zorganizowana kolejna gala Invicta 8. Czy to będzie marzec, czy kwiecień. Jeżeli będzie w kwietniu, to odpada, ponieważ 17 maja mam walkę w KSW, a na 6 tygodni przed walką na KSW nie mogę nigdzie indziej walczyć. No więc automatycznie, jeżeli walka będzie w kwietniu, to nie zawalczę. Jeżeli gala będzie w kwietniu, to nie zawalczę, tylko dopiero w lipcu. Czyli na KSW to już będzie pierwsza gala, gdzie będą walki w klatce prawdopodobnie. Powiedz, czy ty jesteś za tym, żeby się bić w klatce, czy jednak ten ring ci bardziej pasował? Jak najbardziej. Ja marzę o klatce i się bardzo ucieszyłam, kiedy się dowiedziałam, że KSW wprowadza klatkę. No bo MMA powinno się odbywać w klatce, a nie na ringu. Takie jest moje zdanie. Prawdopodobnie będziesz walczyła ze swoją niedoszłą rywalką. Tak słyszałem. Też tak słyszałam, ale wiadomo, że tam się wszystko może zmienić. Ja w ogóle się zdziwiłam, że mam walczyć z Jasminką, ponieważ ostatnio słyszałam, że ona w ogóle rezygnuje z kariery, bo ma bardzo poważne problemy zdrowotne. I no może, nie wiem, jednak wróciła, jednak wyzdrowiała. A powiedz mi, a jaki jest twój pogląd, wiadomo, że to nie od ciebie zależy, ale jesteś mistrzynią, a raz będziesz walczyć w obronie tytułu, a raz masz walki po prostu bez obrony tego tytułu. Wolałabyś, żeby każda walka była w obronie tytułu, czy nie? Każda walka powinna być w obronie tytułu. Okej, dobra. Bo jeszcze wróćmy do tych początków, bo ty powiedziałaś w którymś wywiadzie, że na początku włodarze KSW to tak średnio ciebie doceniali, musiałeś sobie to wywalczyć, ten ich szacunek i tak dalej. O co to dokładnie chodziło? No i już kilka razy to mówiłam, że ja do turnieju KSW trafiłam całkiem przypadkiem. Wcześniej zostały już zakontraktowane 4 dziewczyny. Jedna z nich zrezygnowała i pojawiło się wolne miejsce. No i od momentu, kiedy pojawiło się to wolne miejsce, a szukali jakiejś dziewczyny, no ja od razu tam się do nich zgłosiłam, mój trener od razu tam wysłał zgłoszenie. I trochę czasu minęło, zanim zdecydowali się ze mną podpisać kontrakt, no i podobno tak nie do końca mi odpowiadałam. Ktoś tam powiedział, że moje walki są nudne. Okej, dobra. A powiedz mi teraz, bo nie ukrywasz tego, zresztą to jest całkiem zrozumiałe, że każdy zawodnik marzysz o UFC. A jakby na takie postawione pytanie, bo ostatnio mnie zainspirował Damian Grabowski do przemyśleń, bo on powiedział, że on chce UFC, ale nie na takich warunkach jak większość naszych zawodników. Czyli on ma w Rosji lepsze warunki niż w UFC i pójdzie do UFC tylko jeżeli będzie miał lepiej. Więc pytanie takie prosto z mostu. Więcej kasy w KSW, czy jeżeli masz więcej lepsze warunki w KSW, czy UFC ze względu na to, że jest UFC? Przede wszystkim nie wiem, jakie bym miała warunki w UFC, ale jednak ja bym chyba chciała się sprawdzić i jak gdzieś tam spełniać swoje marzenia. Kasa kasą. Nie mam na utrzymaniu rodziny, tak? Utrzymuję sama siebie. Więc nie mam jakichś tam większych zobowiązań, więc wydaje mi się, że za jakiś czas, gdybym miała możliwość walczenia w UFC, nawet na gorszych warunkach niż KSW, to jednak bym się zdecydowała na to UFC.
Okej. Szanujecie za odpowiedź, bo niektórzy strasznie unikają, się boją trochę, ale to jest bardzo... I nie będą cierek. Właśnie, a jeszcze by mi się przypomniało, bo teraz nagrywaliście trailer w jakimś ciekawym miejscu do KSW. Możecie w ogóle coś o tym więcej powiedzieć jako zawodnicy, czy lepiej nie? No. Tak, jasne. Miejsce jest w ogóle super. To jest studio Alvernia. Podobno jedno z takich największych w Europie. Też tak słyszałam, że jedno z największych na świecie. I naprawdę jest tam niesamowicie. Wszystko jest tam... No, ekstra wykończone, wnętrze wygląda jak statek kosmiczny, w ogóle no, niesamowicie profesjonalny sprzęt, bardzo fajni ludzie. No i ja tam chodziłam z aparatem cały czas, robiłam zdjęcia jak małe dziecko i naprawdę było ekstra. Później MMS-y rozsyłałam do znajomych, to jest fajnie. Czyli będzie fajny trailer? No na pewno, na pewno. Okej, okay, dobra. To teraz, bo ty mówiłaś, że ty w każdą walkę to prowadzisz wewnętrzny monolog sama ze sobą, rozgrywasz to tak jak partię szachów, tak? Cały czas kombinujesz i myślisz w ringu. No tak. Czy to jest tak też ciężko odpowiedzieć na to pytanie? Tak jak na przykład walczyłam z Pauliną, no to słyszę, że tam pukają w stół 10 sekund do końca, sobie szybko analizuję, dobra, ona mnie obaliła, ma za to punkty, teraz mam szansę ją przewrócić, bo się na mnie pcha, no więc spróbuję, no i się udało. I tak samo było na przykład podczas walki z Simoną, że byłam za plecami, ją biłam i tak myślę, dobra, za chwilę sędzia przerwie walkę, jednak nie przerywa, no to może spróbuję ją poddać, już nie mam siły jej poddać, no dobra, to oszczędzamy energię na resztę rund, no i tak sobie. Ale to nawet jak w ostatniej walce, no kiedy to był pełen dystans, przy takim dużym zmęczeniu cały czas masz siłę, żeby cały czas kombinować, co tu zrobić, nie masz takiego, że już jest na tyle zmęczona, że już po prostu, nie wiem, jakimś instynktem samozachowawczym działasz? Znaczy to jest tak, że już w pewnym momencie... Już nie myślałam o tym, jak będę bić, co będę robić, tylko już to była taka pamięć mięśniowa, to co najczęściej robiłam na treningach takcji, które najbardziej lubię, po prostu to wykonywałam, ale myślałam o tym, na przykład mówię, dobra, drugą rundę postaram się trochę, bo już wiedziałam, że po pierwszej rundzie już wiedziałam, że walka będzie trwała pełen dystans, pełne trzy rundy. Mówię, dobra, w tej drugiej rundzie troszeczkę odpuszczę, postaram się złapać trochę oddechu, żeby mieć więcej energii na trzecią rundę i trzecią rundę przycisnąć. No i tak mniej więcej było. Dobrze, to teraz muszę spytać, naprawdę twój trener wychodzi z pomadką do ust z tobą do ringu? Naprawdę, mogę go zawołać. Marcin, to prawda, że musisz mieć pomadkę ochronną? Tak. Prawda? Po zimowej przerwie piłkarze wracają na ligowe boiska. W jakiej są formie i czy będą jakieś niespodzianki? Zobaczcie sami. Krakowia, Zawisza, Bydgoszcz. Ciężko wskazać faworyta w tym meczu. Oba zespoły to Beniaminki. Beniaminki bardzo dobrze spisujące się od początku tego sezonu. Oba zespoły mają swoje problemy. Zaraz na początku tych rozgrywek. Krakowia gra bez Dawida Nowaka. To jest na pewno spora strata dla tego zespołu. Nie będzie też Milosza Kosanowicza, wiadomo, on odszedł z Krakowi. Z drugiej strony Zawisza również ma problemy. Nie będzie grał prawdopodobnie Gulon. Nie wiadomo, co z najskuteczniejszym piłkarzem, czyli Masłowskim, też ma nie pojawić się w Krakowie. Więc tutaj w tym spotkaniu stawiałbym jedynkę z podpórką. Z Gliwice Wisła Kraków. No na pewno... Tutaj też ciężko wskazanie faworyta. Wisła gra na wyjazdach bardzo przeciętnie. U siebie to jest naprawdę zespół praktycznie nie do pokonania, patrząc na te poprzednie dokonania. A Piast Gliwice, drużyna chimeryczna, drużyna, po której nie wiadomo czego się spodziewać. No tym bardziej, że to też pierwsza kolejka po wznowieniu, więc nie wiadomo jak zespoły spędziły te okresy przygotowawcze, jak to będzie wyglądało. Też boiska na pewno nie są łatwe. Moim zdaniem podział punktów. Korona Kielce to jest zespół, który no, ma pewnego rodzaju patent na Legię Warszawa. Jakoś dobrze gra się Kielczanom z drużyną stołeczną. No ale Legia, wiadomo, to jest marka sama w sobie od 2 lat. Drużyna, która chyba nie ma sobie równych w naszej lidze. Wzmocniona z nowym trenerem. Nowa miotła, myślę, że tutaj powinna podziałać. Raczej jedynka, ale z drugiej strony no, niespodzianka też wcale nie będzie jakąś ogromną sensacją. Także no, jedynka z podpórką. I to już wszystko na dzisiaj. Życzymy Wam miłego weekendu i do zobaczenia w piątek.